Marek Wnukowski, kot Łatek. Kot Łatek boi się myszy. W mieszkaniu po meblach chodzi, przykuca, gdy hałas słyszy, w obawie, że mysz nadchodzi. Przeważnie leży na szafie, zadając sobie pytanie, co będzie, jak mysz mnie złapie, co wtedy ze mną się stanie? Czy łamać mi będzie kości, czy raczej w plastry pokroi, a może połknie w całości? Tego szczególnie się boi. Boi się Łatek bez przerwy. Schudł bardzo, bo prawie nie je. Nadwyrężone ma nerwy. Z każdym dniem w oczach marnieje. Najbardziej nocy się boi. Mysz przecież w nocy grasuje. Pewnie w ciemnościach gdzieś stoi. Na pewno na mnie poluje. Kiedyś, gdy szedł do kuwety, dobiegły go z kuchni piski. Zajrzał i krzyknął: o rety! Mysz piła mu mleko z miski. Ta, kiedy ujrzała kotka, ze strachu biedna zemdlała. I niczym okoń lub płotka we mleku zanurkowała. Rzucił się kot na ratunek, zapomniał, że bał się myszki, złapał jej ogon jak sznurek i ją wyciągnął z tej miski. Nic się na szczęście nie stało. Myszka się nieco zmoczyła, mleka się trochę rozlało, tak się przygoda skończyła. Od tamtej pamiętnej chwili zawsze im śmieją się pyski. Bardzo dla siebie są mili i jedzą z tej samej miski. Razem się bawią, wariują i dzielą się wspólnym kojcem. Dobrze ze sobą się czują, są najszczęśliwsi pod słońcem. Strach bywa nieracjonalny, przyznała mysz. To głupota, to odruch nienaturalny, tak bać się miłego kota. Śmieje się kotek sam z siebie, ze śmiechu dostał zadyszki. Jak mogłem, naprawdę nie wiem, tak lękać się małej myszki. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.